Trójkąt? Będę to mówił głośno. Kółko? Krzyżyk? Kwadrat. Nie! Podoba mi się to, ile krwi jest w tym laboratorium. A to jak jakaś dziewczynka sobie chodzi. Śmiesznie poubierana. Blade stopped working all of a sudden. So? The drone scan isn't working either. Hold on. So? This is bad. There's an unusual electromagnetic security field disrupting the system. Czyli muszę się będę się musiał przekradać? Ja nie wiedziałem, że będę zmuszony się przekradać. Same goes for shooting at range. I guess we should thank Lily for that. That's more than enough. Entering now. Mogę tylko strzelać, ale ja mam amunicję skończoną. Co mi po tym strzelaniu? Ale to co ja mam pokonać? A nie mogę skanować. Ja mam pokonać Alpha Nightiba bez miecza? Ja walczę tylko mieczem. Tylko strzelania praktycznie nie używam. Zapis jakiś potrzebuję, jak mam coś tu wygrać. Nie wiem, cokolwiek. Uzupełnię amunicję. Aha, dobra, tak to będzie wyglądało. Nie ma szans, żebym ja sobie to poradził. From the outside, the ruins looked old. But inside, it looks so modern. Something about this feels off to me. Time period doesn't seem to line up at all. I feel the same. Może to forma ukrycia po prostu się przed potencjalnymi zagrożeniami. Więc sprawdzałem, czy nie jestem Nightiba. Dobre, rozpadły się dwa, ale dalej mi linę. Dzięki. Dzięki za linę. No i git. Mam na imię Rafi. Mam na imię Rafi. No po co to jest? A, bo to jest zupełnie amunicja, ale ja do niczego nie musiałem strzelać. Chyba, że po drodze było coś, do czego mogłem strzelić, a nie strzeliłem, ale... Nie mam życia, halo! Co to jest? Ło! No to idzie na miniaturę, nie? No może bardziej jedna z tych usypialni, nie? Kołyska, tak? To się nazywało. Plecy. Kurczę, na plecach też. Hajs. Dobra, oleś ten hajs. Ja mam jeszcze amunicji 30. Właśnie, bo to... Nie mam też takie... Ja bym to wymienił jednak, bo to leczenie jest do
No, do chrzanu. Mało się leczę po prostu. Tak, to mogę na razie przemontować, żeby po prostu więcej dodawać ze strzelania. No. Fajnie by było znaleźć jakąś stację, żeby się wyleczyć, bo jest dramat. Jezu! To był Nightiba. Nabój do strzelby? Ja mam strzelbę? Nie. Najwyraźniej nie wykupiłem modułu ze strzelbą. No właśnie, taką miałem nadzieję, że się prędzej czy później wydarzy, bo było kiepsko. Dwa punkciki. Może jednak pójdę w tę stronę gdzieś. No zobaczymy, co mi to da, tak na dobrą sprawę też. A tu jest. A to ja w ogóle często to robię, zamiast przytrzymać kwadrat, trzymam trójkąt, więc może faktycznie warto by było w to zainwestować. To i to. Tak żeby nieważne co zrobię, to żeby wydarzyło się coś dobrego. Bo mam tendencję do przypadkowego robienia złych rzeczy. Ups. Coś ty zeskanował, co to jest? Idę już wycelowany, nie? Aha, czasówka. Czy to jest jumpscare? W sensie dobiegnij na czas, ale damy ci jeszcze... Serio? O nie. Ale to było wredne. Nice. Słyszałem. Wow. Wow. No tak, na ziemi ja je słabo widzę. On ma na plecach, dobra rzecz. Teoretycznie mógłbym próbować robić uniki w taki sposób, żeby pojawiać się za nim i do niego strzelać, ale mogę też spróbować strzelić w precyzyjny punkt, w który muszę strzelić, tak jak przed chwilą. Genialne to jest. Ej, cieszę się w sumie, że jest taka sekwencja do strzelania, bo można się faktycznie pobawić tą bronią teraz, nie przejmując się tym, że ona jest po prostu nieopłacalna w użytku. A jest, no nie oszukujmy się. Na co dzień nie za bardzo opłaca się strzelać, chociaż do krabików na pewno mocniej niż do innych przeciwników. It's open. Let's head to the gates. Doskonałe to jest. Jednego nie zauważyłem. Naładuj mi ammo. Nie wiem, czy potrzebuję, ale dawaj. O, tu był człowiek. No i właśnie tak to jest, jak nie mam skanera. Sektor A07. Wolałbym Alitr. Trójkąt, kółko, krzyżyk. Maybe the pattern under your feet is a hint. No właśnie tak chciałem, ale czyli trójkąt. No, no. Kółko. Krzyżyk. Kwadrat. Tak, trójkąt, kółko, trójkąt, o, dobra, kółko, krzyżyk, kwadrat, teraz trójkąt, kółko, krzyżyk, kwadrat,
Trójkąt? Będę to mówił głośno. Kółko? Krzyżyk? Kwadrat. Nie! Nie! O Boże, to było złe. Tory też były złe. O Rafi! Dobrze. Zasady bezpieczeństwa brzmią: wyciągnij miecz i zabij wszystko, co żyje. Nie musiał mi od razu mówić. To... Czy ja mogę wyłączyć te wskazówki? W ustawieniach? Rozgrywka. Wskazówka. Długi czas. O tak, długi czas. No bo on mi zaczął podpowiadać za szybko. Czasem może się przydać, żeby mi podpowiedział, ale no naprawdę uważam, że trochę za szybko z tym poleciał w tym momencie. Ja nie, przed chwilą dawałem punkty. Głupi jestem. Idziemy stąd. Zakrwawione ściany lubię. Tu. Specimen Preservation. Oni tutaj łapali Nightlipa? No no tak, rozmawialiśmy o tym. Mogę to kliknąć? Nie? Nie potrzebuję więcej. Nice. Co to robi i po co mi to? W sensie, to wygląda jakby miał odbijać światło. Jest tego tu kilka. Rozumiem, że tych nie mogę za bardzo ruszać. Ale potrzebuję jeszcze włączyć jakąś wiązkę światła, która mogłaby potencjalnie się odbijać od czegokolwiek, nie? Może spodziewam. Wiązka światła. Mogę tam wejść? Tam, czy to jest chronione? To wygląda jak potencjalne źródło. Tylko trzeba by było je włączyć. No bo ja widzę wszystkie te odbijacze światła, tylko że nie mam co odbijać. Góra. Tu na 100% będą Nightlipa. O! Nie mam nic na plecach? Nie. Jej! Dawno tego nie było. Dawaj. No i git. Poddaj się. God damn it. Naprawdę ktoś się poddaje robiąc to? Stwierdza, nie, za szybko, za szybko. Jak oni mogli mi dać tak mało czasu? Mogli mi dać o połowę mniej. Mi się przejął chociaż. Raz mi się chyba tylko zdarzyło, że zostało mi poniżej połowy czasu. O kurde. Nie ma problemu. Po co tu wszedłem? Otworzyłem drzwi. Great, tego potrzebowałem. Te drzwi były ważne, bo... no. Headshot! O, chciałem jeszcze zniszczyć jego kanister. Dobra zabawa jest z tym strzelaniem. Dopóki Nightlipa są na tyle słabi, że nie muszę ich... Nie są typową gąbką na pociski, tylko giną faktycznie po kilku strzałach. O, nice. Dziękuję. Jak miło z waszej strony, że ten skok nie musiał być taki trudny. Generalnie skakanie w tej grze nie jest najprzyjemniejsze. Elementy platformowe... są dość trudne przez to. Tam jest jeszcze przycisk. Okej. Jej, moduł ulepszania drona. Świetnie.
Podoba mi się to, ile krwi jest w tym laboratorium. A to jak jakaś dziewczynka sobie chodzi. Śmiesznie poubierana. Ja mam bardzo w ogóle dużo możliwości, jeśli chodzi o używanie tych laserów, więc... Nie możesz mieć więcej. Co? Zamknięte. A. Teraz mogę otworzyć to. Dobra, okej. Ooo! Ja już chciałem wam faka pokazać, halo! Fajnie sobie pogrywasz. Wysadzisz kolegów? Nie. Odporni. Serio? Dawaj mnie ammo. I inne rzeczy. Mam teraz też dużo... Gdzie są przedmioty leczące, które kupiłem? Kupiłem dużo przedmiotów leczących. Gdzie one wszystkie są? Wszystko się pootwierało w ogóle. Nice. Mogę teraz te drzwi, które były pozamykane, poodwiedzać. Może będzie tam coś ciekawego. Okej. A może jakiś kod? Nie? Już byłem. Tak. Czyli teraz już wszystkie z tej strony mam ogarnięte. Idziemy na drugą. Tam jeszcze jedne drzwi są, które bym chciał otworzyć, zanim zejdę na dół. No te właśnie. Fajnie, że nie dostaję obrażeń od wybuchu, to nie muszę robić uniku do tyłu, zanim go wysadzę. Granaty, co tu się dzieje? A ja wiem, dlaczego nie mogę używać jeszcze tych dodatkowych apteczek. Prawdopodobnie nie mam po prostu miejsca w ekwipunku na nie. Mam tylko na przedmiot ofensywny. To całkiem zrozumiałe, ale... smutne. Dobra. Ten laser się tu zaczyna. Czy on mnie krzywdzi? Tak. Czy on mnie krzywdzi? Tak. Dobra. Tak, a mogę je zabić też, tak? Na, gincie. Genialne. Chodź. I love it. W sensie... To nie było zbyt trudne do rozkminienia. Great. Success. A mogę już teraz to wziąć stąd? Dodatkowe lustra. Tak jakbym miał użyć ich nie wiadomo ile. A potrzebowałem trzech, tak? Na dobrą sprawę? Może trzy miałem? Nie, cztery miałem chyba. Wydaje mi się, że oni liczyli, że ja pójdę tak bezpiecznie po kwadracie. Próbując nie niszczyć tych pojemników, ale no... Walka z tymi Nativa to sama przyjemność. Więc chętnie niszczyłem te pojemniki. Tak, tak to wygląda właśnie.
After all, knowing your enemy is often the first step towards defeating them. But this place seems more like a manufacturing facility to me. To może tu produkowali anioły? Co wy na to? Czy to wygląda jak prawdopodobna opcja? Dla mnie nawet tak. Mam jakieś punkty? Jeden. No, na tych drzewkach, które mi zostały, to jeden punkt mi niewiele zmieni. Mogę spokojnie tu usiąść, więc nie ma problemu. Zastanawiam się, czy w tym miejscu może być jakiś boss. Jak myślicie? Może być tu boss? Nie mam pojęcia. Nawet stąd przyszedłem. No bo musiałbym wtedy pokonywać go w całości strzelając. A Alpha Nightiba, którego musiałbym pokonać strzelając, to trochę... Nie wiem, ryzykowna opcja. No co ty nie powiesz? I amunicja wszędzie leży. Zrzucajcie mi to na łeb, dawaj. Co tu mamy? No tak, będą przeciwnicy. Dawaj. Yeah. Give them to me. To muszę poczekać, aż wejdą do ringu, bo inaczej... Czy one mają wywalone? Chyba, że to właśnie, jeśli to jest miejsce, gdzie produkowano Eve, w sensie... Anioły, to może być tak, że te lasery były planowane, żeby krzywdziły tylko androidy. Wtedy Nightiba nie mieliby problemu z przechodzeniem. Może to laboratorium, ruiny, czymkolwiek to właściwie jest, nigdy nie broniło się przed Nightiba, bo powstało przed Nightiba. Ała. Ała, przytoczyło się coś do mnie. Niedobrze. No, nie było to jakieś trudne. Dostawałem obrażenia regularnie, a i tak nie umarłem, więc... Naprawdę nie było to jakieś trudne. W walce? A. Great. Podoba mi się szczegółowość tych rzeczy. Nawet to, że jak stoję w ten sposób, tak światło idealnie pada na nią, żeby ją oświetlić. Nie wiem, czy to jest dla atrakcyjności, czy po prostu dla efektów wizualnych samej gry. Myślę, że dla jednego i drugiego. Fajna rzecz. No to pewnie ściągałoby winne. Dobra, idziemy. There's contamination here as well. There should be a weakness. Stanowczo za bardzo wierzą w to, że gracz mógłby sobie nie poradzić z tą grą. Przyrzekam, to jest po prostu za prosto to wszystko idzie. Na razie. Dodam na razie, na wszelki wypadek, żeby nie było, że będę potem marudził. Ja muszę strzelić w te rzeczy, tak? Jest. Ostatnio graliśmy w Banishersów z nowych gier. W Banishersach bardzo podobne motywy były, więc... Więc tu mnie absolutnie nic nie zaskakuje. No czekaj, otwieram. Już? Wpadaj. Mogę już? A, zebrałem. No dobra. Spoko. W ogóle mi to nie przeszkadza, niech sobie będzie. Może silniejsi przeciwnicy się tu pojawią. Z przyjemnością przyjmę. Kod. To jest security code. It will definitely come in handy.
for humans for life. Czy poszedłem w złą stronę? Tak. Ja w ogóle czuję tutaj taki plot twist, że okaże się, że Neytiba to były stworzenia wyprodukowane do tego, żeby bronić się przed takimi stworzeniami, jakimi jest Eve i spółka, przed aniołami. Albo przed czymś innym, ale że Neytiba też zostali tutaj stworzeni przez ludzi, po to, żeby ich bronić, a z jakiegoś powodu się zbuntowały. Tak. Tak właśnie się spodziewałem, tylko musisz mi pokazać, gdzie ta wentylacja jest. Bo ja nie mogę skanować niestety. Try entering the code. Dawaj. Nie pamiętam tego kodu, of course. Alfa. Gdzie jest alfa? Nie wiem, nie pamiętam nazw tych liter, niestety. Czuję się głupi, muszę sobie je przypomnieć, żeby pamiętać na następny raz. Event. Serio? No tak szerokiej wentylacji to w żadnych grach jeszcze nie widziałem. To schowaj się na chwilę. Wow! Dobra, plansza z unikami. Lubię. Wow, 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 wow! Ajajaj! Ale mnie trafiło centralnie. Było żywe. Ugh. Mogę to zatrzymać? Chcę. Blum, 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 blum. Mogę to zamieszkać? Proszę. Dobrze, już dobrze. Serio? Nie! Wow, ty szarżujesz. Trafiony. Dobra zabawa. Naprawdę fajnie, że można się tutaj pobawić tą amunicją trochę bardziej. Jej, hakowanie, dawaj. Co? Wow, okej, okay, to mi się mniej podoba. Nice, to lubię, to mi się podoba, jeszcze raz. Ajaj. Kurde. Fajne, dobra. To będzie teraz lepsze. Muszę się przyzwyczaić, bo wcześniej to wszystko było czytanie po prostu po kolei. Ja myślałem, że tak będzie tak zawsze. A tu proszę. Nie no, jestem zadowolony. Chcę, żeby takie hakowanie było. Im trudniej, tym lepiej. Co wziąć? Zara. Tu jest loot! Trzeba lucić. No, moduł rozszerzający do bukłaka. I love it. Tego potrzebowałem do szczęścia. Nawet może uda się go ulepszyć, ale zobaczymy. Nie, chcę skorzystać z tego. Pulpit naprawczy. Yeah! Ulepszenie bukłaka. I piąta podka wskakuje.
Nie, potrzebuję tego, a do tego potrzebuję więcej. Czy wiem, że mógłbym ulepszyć sobie, żeby ten dron lepiej strzelał. Chociaż może to dobry pomysł, skoro okazuje się, że są misje, które tego wymagają, to ten dźwięk puszkowy nie ma większego sensu. W ogóle ja mam strzelbę? Rozumiem, że strzelba to jest to... No dobra. Aha, to ja tego nie miałem po prostu. Dobra, to już teraz będę miał. Tak, i pociski wybuchowe też to jest coś, co muszę sobie zrobić. Fajowo. Tu mam strzelbę, słuchajcie. Oh. Piękne. Ale tak czy tak na razie potrzebuję tego karabinu, więc będę sobie z niego korzystał. Nie chcę utworu. Nie muszę też siadać. Uzupełnię amunicję, to się przyda. No i lecimy dalej. Potrzebuję na przebitki. Ta gra mi na razie nie kazała myśleć o takich rzeczach. Wystarczyło puścić skan. Czy to wygląda jak boss? Ty, ja się napiję kawki, słuchajcie. Ale naprawdę doceniam, że jest to na tyle kreatywne, że będę musiał powalczyć z bossem, nie używając mojej głównej broni. Ja, ale to jest paskudne, uwielbiam. Ta obskura, jaką zrobili, tworząc te... No widzę, że muszę strzelać do tych... O, złotych punktów. O. Wow, dobrze, że nie trafił. Dobra, sterowane pociski. Czemu ty celujesz? To nie był dobry pomysł. Co tu się dzieje? Tak, to jest zły pomysł. Ta broń jednak nie działa tak, jak chciałbym, żeby działała. Naboje. Zmienić broń. Wow. Czy ja straciłem życie na tym? Blisko. Nice. Nie mogę go namierzyć, to jest smutna sprawa. Dobra, mam 10 pocisków. Gary. Może te przeszywające będą dobre, albo... Kurde, muszę mieć jednak tą... Wow, fajny jest ten strzał. Kurde. Dobra, ale potrzebuję... Okej. No tutaj tylko zwykły karabin sprawdza się dobrze. Do zdejmowania tych żółtych jeszcze mogę ewentualnie użyć shotguna, ale... Druga faza? Trochę mi śmierdzi drugą fazą, nie? Bo to było całkiem proste mimo wszystko. 3 punkty dostałem za to. Jesus, przecież to było całkiem proste. Ja nawet nie musiałem się bardzo starać. Klikałem uniki na pałę. Dobra, spoko.
Zaraz, hyperdrive. Może jest to coś do zebrania jeszcze. To był alfa? The hypercell's preservation status is good. Great. Be careful with it now. You should head back. I'll have the pod waiting for you once you go outside. Huh? Wait. Co to jest? There's a legacy here. A legacy? What's that? It's a device with records left by the airborne squad before me. They leave important information for the next airborne squad. I see. But why would an airborne squad come all the way here? Maybe they knew something about the Alpha or the Elder. Dawaj no. Tak. Koniecznie. Że w ogóle nie wiem, nad czym się zastanawiasz. Skoro wiesz, co to jest i że cię nie skrzywdzi. Day 8 after the second dive. Third record. Mhm. Legacy account Raven. Remaining survivors Ripley. Ripley, jak w Alienie. Anis is in a bad condition. Obcym. Death is very likely at this rate. We discovered this laboratory 4.47 kilometers from the drop-off point. It seems to be a facility that studied Natibas, but it's hard to obtain accurate information due to severe contamination. However, I discovered an astonishing fact while searching through the data. Dawaj. Before the war we call the Final War, there was another war. It was a war fought between humanity and the androids humanity had themselves created. Androidos. The so-called Androidos. Nie, miałem rację. The war against their own creation. The few humans who did survive hid in underground facilities, but the hunt was far from over. However, an unexpected factor turned the tide of the war. Natiba. With mankind at the verge of extinction, Natiba's powerful creatures from an unknown origin appeared out of nowhere. Znaczy po prostu się pojawiły. Dobra, to się zgadzało akurat. The destruction of the androids. And so, during this time, to naprawdę jest takie pokomplikowane w temacie głównej osi fabularnej, jak w Nier Automata. I plan to investigate the origin of Natibas. Hopefully at the origin point, I should find the elder Natiba. To anyone who may be watching, may Mother Sphere's blessings be with you. May the force be with you. I didn't think a record like this existed. Wow. Podoba mi się. Ta fabuła idzie w dobrym kierunku. Before the final war. I never learned about anything like that at the colony. Nikt o tym nie mówił. What do you think, Adam? Naprawdę wyjdzie na to, że Natiba nieznanego pochodzenia tak naprawdę też byli stworzeniami. Były stworzeniami ludzkimi. Even so, it's strange that this wasn't passed down. I'll retrieve the legacy. A anioły, które teraz walczą na korzyść, walczą z Natiba, to są te stworzenia, które wcześniej walczyły przeciwko ludzkości, tylko z jakiegoś powodu wyłapane i przeprogramowane, żeby ich wrogami było Natiba. Bo ja może za słabo słuchałem, ale nie jestem pewien, kim jest dowództwo dla tych androidów, którymi jesteśmy. Czy to są androidy wysłane przez inne androidy?